Moglibyśmy powiedzieć nagrywa się, albo moglibyśmy powiedzieć nagrywa się. Nagrywa się. Nagrywa się. Gdzie szukać inspiracji i wiedzy dotyczących mody męskiej? Bo to jest jedno z najczęściej pojawiających się pytań na naszych skrzynkach, czy to w social mediach, czy to na mailu. I stwierdziliśmy, że jest to dobry moment, aby wszystkim tym, którzy potrzebują inspiracji z tego zakresu, dać konkretne rozwiązania. Więc nie pozostaje nic innego, jak serdecznie zaprosić do oglądania tego filmu. Przeprowadziłem ostatnio taki eksperyment. Wpisałem sobie w Google moda męska blogi, moda męska książki itd., itd. I zauważyłem, że świat sprowadził modę męską, w tym wydaniu takim wiedzowym czy inspiracyjnym, do jednej rzeczy. Do krawatów i marynarek. Tak jakby nie istniała inna moda męska. I wyobraźcie sobie teraz z perspektywy takiego człowieka, który stwierdził, by chce się lepiej ubrać, chce trochę lepiej wyglądać, ale niekoniecznie ma w bani to, że od razu chciałby być krawaciarzem. Krawaciarze totalnie zawłaszczyli sobie ten segment, nie? Wpisuje sobie w Google takie hasło, widzi te krawaty, no i jak przejść z tego, że siedzisz sobie na przykład pod blokiem, grasz w piłkę, siedzisz w tych bluzach z kapturem i stwierdzasz, że chcesz wyglądać trochę lepiej. Oczywiście nie ma nic złego w bluzach z kapturem, nie? Tylko ty nie znajdziesz na pierwszej ani na drugiej stronie Google'a żadnych inspiracji, żadnej wiedzy dotyczącej tego, jak wyglądać jak człowiek, ale w stylu, w którym czujesz się bezpiecznie i swobodnie. Tylko masa blogerów, większość książek, od razu spróbuje cię wcisnąć w krawat, koszulę i marynarkę. Klasyczna męska elegancja jest dobrym tematem, bo tam wiadomo, co robić, a czego nie robić. Są pewne zasady, są pewne zakazy i to jest o wiele prostsze. Te wszystkie konwencje ubiorowe, które pojawiły się później, równolegle wobec tej klasycznej męskiej elegancji się rozwijać, no one są takie bardziej swobodne właśnie, tak? Często miały charakter takiego buntu, jak pomyślimy sobie o takim workwearowym casualu, na przykład z lat 50-tych, 60-tych, tak? Którego chyba największą ikoną jest James Dean. Ciekawa sprawa jest taka rzeczywiście, że bardzo często bywa tak, że pewne niszowe rozwiązania potrafią tak zawłaszczyć zbiorową świadomość, że wychodzą na głównych reprezentantów tego tematu. No i tutaj ta klasyczna męska elegancja, mimo tego, że wystarczy się rozejrzeć, moglibyśmy wyjść teraz na ulicę. A mamy blisko, bo jest tutaj zaraz za ścianą. I by się okazało, że elegancko ubranych ludzi byłoby naprawdę bardzo mało. Większość ludzi nosi się w stylu streetwear, w stylu casual, część w ogóle nie przekłada wagi do tych tematów. No jak tu siedzimy już pół godziny, to ja widziałem jednego typa, który przyszedł w trenchu, jednego w marynarce. Ale liczyłeś mnie, czy Adama, czy nie? Nie, liczyłem tylko i wyłącznie nieznajomych mi ludzi, których gorąco i ciepło pozdrawiam w ten chłodny dzień. I naprawdę, po prostu na palcach jednej ręki można policzyć takich, którzy noszą się właśnie gdzieś tam klasycznie, elegancko. I oni są zagospodarowani przez większość blogów, publikacji, youtuberów w sumie nie jest aż tak dużo w tym temacie, co też jest ciekawe, tylko wydaje mi się, że widzisz to i od razu możesz mieć taki bunt, że jak to, że ktoś próbuje cię w coś wcisnąć, nie? Że w sumie trochę nasi ojcowie, nasi bracia z tym walczyli, no bo przecież oni są filarem casualu, a tutaj nagle jakby rynek, mimo że zupełnie tak nie jest, oferty sieciówkowe i tak dalej bazują zupełnie na czymś innym. Próbują nas wbić w elegancję. I w tym miejscu warto wspomnieć, że to jest główny powód, te wyniki tego researchu są głównym powodem tego, dlaczego na Dandycore, zarówno na blogu i na kanale na YouTubie, już od dawna, od powiedzmy gdzieś tam mniej więcej roku, kiedy z jednoosobowej działalności przeszliśmy na model zespołowy, właśnie postanowiliśmy wychodzić poza tę bańkę elegancji, żeby nie kojarzyć tylko tej męskiej mody z elegancją, z tym smart casualowym podejściem najczęściej, ale żeby dawać inspirację dla tych osób, które potrzebują innych rozwiązań, które potrzebują innych stylistyk, i które uważają, że fajnie jest się nosić w stylu, powiedzmy, athleisure, w stylu streetwear, w stylu casual i że to nie musi być niechlujne, tylko to może naprawdę robić efekt równie ciekawy do noszenia marynarki i krawata, bo to jest też ciekawa sprawa, teraz tak mnie naszło, że to jest też bardzo łatwe. Jakby elegancja jest łatwa pod tym względem, że tam łatwo jest osiągnąć bardzo taki spektakularny efekt bo wyróżnienia ma dużo się. Dużo zasad, które możesz stosunkowo szybko przyswoić, jeżeli będziesz się ich sztywno trzymał, to na bank nie popełni żadnego błędu. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w tej elegancji, że ona zastosowała taki wytrych językowy, mianowicie większość tych blogów i publikacji opatrzona jest tym, że to jest klasyczna moda męska, ale w nowoczesnym wydaniu. Okay. Tak jakby to nowoczesne miało wszystko zmienić, tylko że to nowoczesne nie jest tak naprawdę dostosowane do nowoczesnej rzeczywistości, do współczesności,
strasznie wielu osób. Czyli już raczej nie szerokie nogawki z mankietem takim, albo takie długie, że się zawijają pod obcas, tak? Tak. Tylko już na przykład slim właśnie taki po włosku, na 17 cm u dołu i no tak, do tak, pchanie ludziom do głowy tej sprecatury, co jest w ogóle jedną z większych krzywd, jaką polska blogosfera wyrządziła facetom, którzy zaczęli się tak. tym interesować, bo nagle wszyscy zaczęli odpinać klamerki w mąkach, walić sobie bransoletki potąd i jeszcze nie zapinać mankietów, albo jeszcze je podwijać na marynarkę i oni są Włochami z Pitti. Nie, nie jesteście. Nie. Jesteście polskimi chłopakami z polskiego podwórka, którzy się naoglądali za dużo zdjęć. O sprecaturze na pewno będzie warto przygotować materiał, więc jeżeli interesuje Was, skąd wzięła się sprecatura, co to tak naprawdę znaczy i dlaczego ta koncepcja, o której powiedział Karol, jest błędna, to dajcie nam znać w komentarzach. Słowem kluczem jest to, co powiedziałeś, czyli to, żeby te rozwiązania były dopasowane do osobowości, ale też do okazji sytuacji. Na co dzień większość osób nie ma konieczności ubierania się w bardzo elegancki sposób i dlatego nawet jeżeli to jest klasyczna męska elegancja w nowoczesnym wydaniu, to ona jest często niewygodna, często nieprzystająca do okazji, często nazbyt wyróżniająca się na tle takiego codziennego, zwykłego stylu. To jest kolejna rzecz, o której się nie mówi, bo masa twórców mówi, że będziesz wyglądał świetnie, będziesz czuł się świetnie, ale tak naprawdę nikt nie zwraca uwagi na to, w jakich sytuacjach ludzie korzystają z tych ciuchów, nie? Że są takie sytuacje dnia codziennego, czy nawet całego tygodnia, kiedy to po prostu nie zadziała. My po latach, z racji tego, że w tym siedzimy, jesteśmy w stanie to zweryfikować na własnej skórze i myślę, że w tygodniu, mimo że strasznie lubimy ten styl, naprawdę elegancy jesteśmy raz, dwa, to już jest wielkie święto. A są często takie tygodnie, gdzie w ogóle tego nie ma. I próba wtłaczania ludziom do głowy, że to jest jedyna droga, którą powinieneś iść, to też jest zbrodnia. Dlatego nie uczestniczymy w niej. No nie, staramy się nie. W sensie kiedyś tak, a teraz już mniej. Tak. Zacznę ja o YouTubie, dlatego że YouTube to nie jest moja brocha, bo ja ogólnie YouTuba oglądam mało. Na kartę na czasie wchodzę tylko po to, żeby się gorzej poczuć. Ale ostatnio sprawdziłem sobie... Kto tak, tak nie robi. Dokładnie tak. Ale ostatnio sprawdziłem sobie właśnie w vlogi, czy ogólnie kanały zajmujące się modą męską i po prostu na palcach jednej ręki można wymienić. Polskojęzyczny, tak, tak. Tu mi się wydaje, że należy wspomnieć Łukasza Podlińskiego, tak. Bo robi dobrą robotę, bo właśnie on zagospodarował tych ludzi, którzy totalnie nie powinni być wciskani na siłę w tą klasyczną męską elegancję. No, zwłaszcza głównie ludzi młodych, tak? Można byłoby to tak, wspomnieć. Tak, głównie do ludzi młodych właśnie. No, wystarczyłoby wspomnieć jeszcze też Zosię, oczywiście naszą ukochaną, która robi świetną robotę. To jest Hugon Czajkowski, który rozpoczął z kopyta mocno, teraz trochę wyhamował. Zobaczymy, jak się ten kanał rozwinie, bo to tak naprawdę... Poza tą trójką to jeszcze my. Jak wygląda zagranica, nie wiem, bo aż tak daleko się nie dopuszczałem, ale wiem, Dawid, że ty wiesz i z chęcią się podzielisz swoimi obserwacjami. Jeżeli mógłbym zacytać w tym miejscu klasyka, to bym powiedział, że to jest dramat. Polskim twórcom zarzuca się często brak merytoryki, to w przypadku tych zagranicznych, głównie działających na rynku amerykańskim, to jest naprawdę dramat, bo tam oni już się nawet nie kryją. Wiadomo, że trochę jest inna kultura w Stanach. Mm-hmm. W sensie na przykład ludzie są bardziej obyci z reklamami, z lokowaniami produktu. No mniej ich to drażni. Nie? Mniej ich to drażni. Myślę, że ludzie mają świadomość tego, że twórcy jakoś muszą zarabiać, że te pieniądze nie lecą z nieba. Nie? To nie jest tak, że oni sobie kupują marynarkę w second handzie czy gdzieś tam i kieszenie są wypchane dolarami i za pomocą tego zarabiają. Nie, to tak nie działa. Nawet jeżeli myśleliście, że to tak działa, to tak nie działa. Tak. Takie kanały jak Alpha Mate czy Teaching Men's Fashion, jeżeli mamy tutaj osoby, które śledzą to, no to pewnie potwierdzą, że tam film potrafi trwać 6 minut, a 3 minuty jest samego lokowania i to nie takiego kontekstowo dobranego, nie z jakąś historią, z jakimś storytellingiem, tylko jasnego, że jest powiedziane, tutaj skończymy temat na przykład jakiejś topki, top 5, 7, mm-hmm. 10 i mamy 3 minuty lokowania, które jest tak naprawdę wychwalaniem tego produktu ponad niebie, często jeszcze baszowaniem też innych produktów, chyba najmocniej takim tematem, który się odbił w tej influencerosferze, to było to, kiedy Alpha Male Aaron Marino powiedział o tym, że chyba Movement Watches, jedna z tych marek takich no, chińskich zegarków, to nie jest jakaś tajemnica, jest lepsza od Rolexa i tam był film, dlaczego Movement jest lepszy niż Rolex. I to myślę, że pewien znany polski youtuber, który zaczynał bardzo dawno temu, nie zgodziłby się z tym, że jakieś zegarki mogą być lepsze od Rolexa, a posiada ich kilka, więc wie, co mówi. No ja się też nie zgadzam, mimo tego, że mam czyste nadgarstki. Trudno jest w nich znaleźć takie konkretne wytyczne, które byłyby podane też w systematyczny sposób. Dla mnie, jako twórcy już z 7-letnim stażem, najważniejsze w tworzeniu jest to, żeby tam było widać te osoby. Strasznie mnie denerwuje, kiedy widzę treści tworzone tylko po to, żeby tam był ten basic jakby wiedzowy, ale tam nie ma żadnej emocji, tam nie ma żadnego takiego, żadnej wartości dodanej. Na polskim rynku książek jest około
6, jak się ktoś uprze, to do 10, które traktują o wizerunku, generalnie o modzie można męskiej. Można je policzyć na palcach dwóch rąk. Tak, tak. Za granicą jest ich około 30 i znowu są to albo rzeczy, które skupiają się na męskiej elegancji, ale w nowoczesnym wydaniu, nie zapominajmy o tym, albo na przykład skupiają się na historii mody. Więc to są podręczniki, encyklopedie, analizy stylu pojedynczych osób, ikon stylu. Mało jest tam poradników, takich, do których możesz zaglądać jak do książki kucharskiej. Za każdym razem, kiedy masz na coś ochotę, otwierasz, szukasz, widzisz i nie musisz tego analizować. Iść do strony 20, później 120, w międzyczasie 80, żeby wiedzieć, co i jak połączyć, tylko masz gotowe rozwiązania. Taka książka jest już w drukarni, zaraz o tym powiemy, co to za książka, chociaż większość z Was pewnie się domyśla, ale jeszcze zatrzymajmy się na chwilę na tych książkach, które są. Bo myślę, że taka najbardziej popularna to jest ta publikacja, to jest jej drugie wydanie i to jest naprawdę dobra książka. Tylko w momencie, kiedy trochę już się tym interesujesz i potrafisz wykorzystać wiedzę, która jest tam zawarta. W momencie, kiedy tego nie masz i chcesz sobie tak po prostu wejść w świat mody męskiej, to po pierwsze, czytasz na okładce moda męska, a w środku nie masz rozwiązań takich luźniejszych, bardziej codziennych, nie? W sensie to jest bardziej dla zajawkowiczów, ale nadal najlepsza pozycja na rynku. No trzeba powiedzieć też, trochę nakreślić kontekst, jak w ogóle ta książka powstała. Michał dostał propozycję od wydawnictwa po krytycznej bardzo recenzji książki Krzysztofa Łoszewskiego Dress Code, która była złą książką i nadal jest złą książką. Można ją gdzieś dostać, nie polecamy. No i napisał książkę, która odpowiadała temu, co na jego blogu Mr. Vintage się pojawiało i co się najlepiej też sprzedawało w kontekście zasięgowym i tak dalej. Czyli to jest taki właśnie ten smart casual w nowoczesnym wydaniu, też gdzieś tam tak, powiedzmy zakrawający o te tematy eleganckie. Czyli my 4 lata temu. My 4 lata temu, można byłoby tak określić. I to jest bardzo dobra książka dla osób, które rzeczywiście chcą sobie usystematyzować wiedzę, na przykład nie chcą czytać dziesiątek artykułów w internecie, na blogu Michała, czy na wielu innych blogach. No, ale problem jest rzeczywiście taki, to jest też problem, o którym często wspominacie wy w komentarzach i w mailach, że właśnie tam nie ma rozwiązań takich konkretnych, że bardzo fajnie byłoby móc przeczytać sobie książkę i po przeczytaniu tej książki wiedzieć, co jest konkretnie dobre, co nie. Oczywiście ten bagaż w związku z historią mody, historią konkretnych rozwiązań, etc., jest ważny i on jest fajny. Tylko problem się pojawia wtedy, kiedy on totalnie jest nieinteresujący, bo nam zależy na konkretnych rozwiązaniach. No, więc powiedzieliśmy o książkach, które mają pewne braki. Powiedzieliśmy o książkach, które są dobre, ale dla specyficznych ludzi. A co z książką, która jest dobra dla każdego? Z naszą książką. I teraz jest informacja taka dla wszystkich tych, którzy może słyszeli o tym projekcie, może nie, może się wahali, czy ten projekt w ogóle powstanie i jeszcze go nie wsparli. Otóż do piątku powstanie. Powstanie na 100%. W fizycznej wersji książka będzie gdzieś w listopadzie. Teraz informacja jest taka. Osoby, które zdecydowały się na wsparcie nas na portalu Wspieram To, w tym preorderze, otrzymają te książki jako pierwsi. Czyli ona do sprzedaży trafi troszkę później, aniżeli w momencie, kiedy my ją fizycznie dostaniemy już u siebie. Więc jeżeli oglądacie to przed 18 października i chcielibyście zapewnić sobie to, żeby od razu w połowie listopada tę książkę mieć fizycznie u siebie, to zapraszamy do linku w opisie albo w pierwszym komentarzu i tam możecie dokonać zakupu swojego egzemplarza. Jeżeli oglądacie to po czasie, to nic się nie dzieje złego. Poinformujemy Was oczywiście niezwłocznie po tym, jak wystartujemy z oficjalną sprzedażą, więc nic straconego. Mamy nakład 1000 egzemplarzy, liczymy na to, że dla każdego wystarczy, a jeżeli się okaże, że nagle ta ilość egzemplarzy nam się na pniu wyprzeda, no to oczywiście od razu zrobimy dodruk i wtedy też już za pośrednictwem naszych własnych kanałów będzie można sobie w preorderze tę książkę zamówić. Co w książce, Karolu? W książce wszystko to, co potrzeba. Mamy 100 stron artykułów, 100 zestawów złożonych z 60 elementów, takich absolutnych, ponadczasowych klasyków i właśnie, co najważniejsze, nie są to klasyki typu ktoś mi wbił krawat w mózg, i moja szafa powinna być elegancka, tylko są tam rzeczy typu t-shirty, bluzy, od casualu po smart casualowe formy, powiedzmy. Wszystko. Ale właśnie są też rzeczy smart casualowe, eleganckie, nawet takie o dandysowym zacięciu. Więc warto byłoby w tym momencie powiedzieć, że te zestawy, same zestawy będą podzielone na 5 kategorii. Będzie dandys, będzie smart casual, tak. Casual, street vibe i takie zestawy dla odważnych, takie trochę kontrowersyjne. Trochę enigmatyczne, nazwane, może nie są skrajnie kontrowersyjne, ale myślę, że
puryści czy konserwatyści by się obrazili, jakby ktoś zaproponował im ubranie sneakerów do marynarki i krawaty. W ramach tej książki też stworzymy taką listę tych 60 produktów, która będzie stale aktualizowana o nowe produkty. Raz na miesiąc, raz na dwa miesiące zobaczymy, jakie będziemy mieli możliwości. Więc nie będziecie musieli nawet wychodzić z domu i szukać tych produktów w asortymencie sklepów stacjonarnych, bo zrobimy to za was i te rzeczy będą mogły do was przyjechać. Więc pomyśleliśmy o wszystkim. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym projektem. Ale w tym momencie myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy wstrzymali nasze konie, panie Karolu, żeby nie było tak, że szkalowaliśmy zagranicznych youtuberów, że robią za długie lokowania, a sami tutaj poświęcimy połowę filmu. Po reklamie. Po reklamy. No to co, zostały nam jeszcze magazyny z modą męską, czy jakkolwiek dotyczące tego tematu do omówienia. Mhm. Oferta na rynku jest może nie powalająca, ale na pewno bardziej powalająca niż treść w środku. Tak. Ja miałem taki jeden problem. To było problem. Takie smutne, tak. Prasa drukowana w ogóle ma problem i to nie omija tematu poradników dotyczących męskiego stylu życia. Niestety bardzo często te tematy, które są tam prezentowane, są podporządkowane reklamodawcom. I tutaj, jeżeli mówi się o tym, że blogerzy się sprzedają, to niestety czasopisma często sprzedają się jeszcze bardziej i nie ma co ich za to winić, bo taka jest rola czasopisma, żeby zarabiał pieniądze. Zarabiają pieniądze dobrze, tak. Edukują średnio. Każdy projekt... Pomagają średnio. Tak, każdy projekt medialny ma to do siebie, że musi być biznesem przede wszystkim, a dopiero później mieć misję. Tylko niestety jest często taki problem, że jeżeli ktoś chciałby oprzeć się tylko na swój rozwój na magazynach, to niestety tam wielu informacji nie znajdzie. Symptomatyczna rzecz, pamiętam rozkładówka w magazynie, dwie strony, było o bawełnie Oxford i była taka krótka wzmianka, kilka zdań na temat tego, że bawełna Oxford gruba, ale zmyślnie utkana, więc się w niej nie przegrzejesz. Moglibyśmy napisać ci o tej technologii więcej, ale to jest tutaj nazwa magazynu, a nie kwartalnik włókniarza. I po drugiej stronie cała strona lokowania jednej z wiodących marek, która się specjalizuje w produkcji tego typu koszul. W momencie, kiedy jesteście weteranami albo średnio zaawansowanymi, dandysami, tudzież osobami interesującymi się, czy potrzebującymi po prostu mody w swoim życiu, to możecie sobie kupić taki magazyn, przejrzeć, ale wtedy od razu będziecie patrzeć na niego krytycznym okiem. Magazyny bardzo dobrą sprawę robią, jeżeli mam wskazać taki główny plus, to że one często pokazują produkty, o których byśmy nie pomyśleli, bo w naszej bańce na przykład one nie są popularne, ale często mogą być taką igłą nakłuwającą tę bańkę, tak? I pokazującą jakąś ładną sesję stylizowaną, jakiś ładny lookbook, jakieś ciekawe produkty właśnie, po które byśmy nie sięgnęli. Marki, o których mogliśmy nie słyszeć, się pojawiają w magazynach, bo na przykład tam się próbują wybić. Podsumowując temat magazynów, dobra opcja, zwłaszcza dla tych osób, które rzeczywiście już dysponują też środkami, mogą sobie zaprenumerować jakieś czasopismo i dla takiej bardziej inspiracji, kontentu. Albo jeśli ktoś czerpie bardzo dużą przyjemność z tego, że sobie może wygodnie usiąść na fotelu, kanapie, włączyć jakąś muzykę tle i dla celebracji w ramach takiego rytuału przejrzeć sobie magazyn. Tak, to wtedy super, ale to wtedy bardziej ma wartość taką lifestyle'ową. Emocjonalną, lifestyle'ową niż faktycznie wiedzową. Wiecie, gdzie szukać najlepszych wzorców? Zapraszamy serdecznie do naszych znajomych, do nas. Tak, zapraszamy do dzielenia się swoimi źródłami, po które najchętniej sięgacie, które są w waszej opinii. Może o czymś nie wiemy. Wspierajcie nas, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, oglądajcie. Może kupujcie też książkę. Zapraszamy serdecznie. I obyśmy się spotkali także w kolejnych materiałach, które na Dandycore już pojawią się niedługo, bo wracamy do regularnego działania ze względu na to, że wszystkie te tematy związane z doprowadzeniem tego projektu książkowego do finalizacji się zakończyły i teraz już nas czeka dużo pracy, ale nie tak... Ale mniej pracy. Ale nie tak absorbującej, angażującej. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję bardzo. W imieniu swoim Karola. Do zobaczenia. Do zobaczenia.